Z nami Ksawier Dziekoński, nowy bramkarz Złocisto-Krwistych. Ksawier, na początek pytanie. Dlaczego zdecydowałeś się dołączyć do naszej drużyny? Przede wszystkim się przywitam, witam w Koronie. Jestem bardzo zadowolony, że tutaj dołączyłem. I no, moim zdaniem była to bardzo dobra okazja, że tak powiem, żeby tutaj dołączyć do drużyny. Ponieważ przede wszystkim znam trenera Tkocza, on gdzieś też się ze mną kontaktował, wiem jak pracuje, jaka praca to jest i myślę, że to jest na plus. No właśnie, wspomniałeś tutaj o trenerze Tkoczu. Mieliście okazję współpracować właśnie wcześniej w Jagiellonii Białystok. Powiedz, jak wam się układała ta współpraca? No za trenera Tkocza miałem swój najlepszy okres w Jagiellonii, gdzieś no to był taki mój jeden, najlepszy mecz wtedy rozgrywałem i najlepszy sezon, więc patrząc na to, jak wyglądałem, no to bardzo dobrze się układało. No właśnie, bo poprzedni sezon spędziłeś na poziomie drugoligowym w Gerwarni Kraków, ale zaliczałeś już swoje mecze na poziomie PKO BP Ekstraklasy i trzeba przyznać, że dla tak młodego zawodnika, bowiem masz teraz dopiero 19 lat, no to było na pewno spore doświadczenie. No. Na pewno. Gdzieś rozegrałem blisko 30 meczy na najwyższym szczeblu. Liczę na to, że teraz ta liczba jeszcze się zwiększy. Na pewno. No, byłem młody, miałem 17, następnie 18 lat. Umiejętności na pewno miałem w tamtym momencie na Ekstraklasę, ale gdzieś no, to doświadczenie i mentalnie nie pociągnąłem tego. Dołączasz do drużyny w trakcie zgrupowania w Opalenicy. Powiedz, jak pierwsze wrażenia, pierwsze rozmowy z zawodnikami, jak się czujesz? No, akurat dołączyłem praktycznie pod koniec, więc tutaj chłopacy wszyscy zmęczeni, widać po nich mocne zmęczenie, zajechani są, a ja świeżynka przyjeżdżam pod koniec, ale jeszcze zdążę to nadrobić. Tą pracę przez te 3 dni jestem pewien, że trener Tkoczy ma już przygotowane specjalne treningi dla mnie. A wcześniej znałeś któregoś z naszych zawodników? Tak, też byłem z Kwiatkiem w Jagiellonii. Znam Miłosza Strzybyńskiego z boiska. Też ostatnio się chyba rok temu widzieliśmy na boisku w Częstochowie grać przeciwko sobie, więc na pewno Kwiatek się mną zaopiekuje i wdroży mnie do drużyny. Miałeś okazję rozmawiać już z trenerem Kamilem Guzerą? Jeśli tak, co ci przekazał, co powiedział? Tak, no przekazał mi najważniejsze cechy, jakie tutaj panują, jak to wygląda. I żeby było mi dobrze, to muszę przestrzegać tych zasad. Okej, ostatnie pytanie. Jakie cele stawiasz sobie przed nowym sezonem 2023-2024? Na pewno gdzieś najbliższym celem jest wygranie rywalizacji z chłopakami. No, na pewno to nie będzie łatwe, ale no, jesteśmy w klubie w Ekstraklasie, tutaj no, nie może być w takich rzeczach łatwo. I następnie gdzieś dobre mecze i wiadomo, liczą się wyniki i chcę, żeby Korona wygrywała, żeby punktowała i to będzie dla nas wszystkich najważniejsze i będzie głównym celem. Super, dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.